cieszy się, należy, że po tylu latach wybrzmiał ten głos, głos powstańców, ale też myślę, że wszystkich tych, którzy przez te 100 lat przypominali o tych trudnych kartach historii, ale też o tej tęsknocie za ojczyzną, o tych działaniach, które podejmowali nasi powstańcy. Trudne karty historii, ale dzięki temu dziś możemy cieszyć się tym, co mamy. Dziś dzięki właśnie naszym powstańcom śląskim możemy cieszyć się nie tylko z wolności, ale z działań kolejnych pokoleń. Dziś kłaniamy się powstańcom, dziś pamiętamy o powstańcach, dziś składamy kwiaty, palimy znicze na grobach powstańców, ale też z wdzięcznością patrzymy właśnie, że doczekaliśmy się w kalendarzu tej daty, która przypomina o tych wszystkich działaniach. Bardzo się cieszę, że w Katowicach został otwarty Panteon. Panteon, który mówi o kolejnych Polakach dokładających swoje duże działania do obrazu tej rzeczywistości, którą dziś dotykamy. Przypomina o naukowcach, o lekarzach i o powstańcach, kapłanach, o tych ludziach, którzy swoje małe cegiełki do budowania naszej ojczyzny dokładają. To wielki czas. Cieszmy się, że możemy uczestniczyć w tych wyjątkowych wydarzeniach. Bardzo fajnie. Pierwszy raz, ale jesteśmy zadowolone. Bardzo fajnie zorganizowane. Super. Na Śląsku trzeba po śląsku gotować. Dziecko zadowolone to najważniejsze. Myślę, że też mnóstwo wspaniałego jedzenia, każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. A podczas festiwalu atrakcji było co niemiara. Wystawcy związani z regionem, muzyczne występy, bitwa smaków, konkursy i pokazy kulinarne. Smakowitości w tę niedzielę w Zabrzu nie brakowało. Wolę odkopać jeden kolejny zapomniany przepis i wprowadzić go do karty menu lub spróbować go odtworzyć, niż po prostu robić jakieś wariacje na temat danego dania regionalnego. A skoro mowa o daniach regionalnych? Przygotowaliśmy pasztet z kaczki. Przepis jest tak wyśmienity, myślę, że ten pasztet zakróluje w podniebieniach jury. Mamy oczywiście naszą kitę w kapuście, to jest wędzonka domowa robiona, bez konserwantów, wędzona, parzona, bardzo długi proces jest przygotowywania. No i oczywiście nie obyłoby się bez kapusty zasmażanej według przepisu mojej babci. Jest bardzo, bardzo smacznie. Na razie spróbował, że dosłownie 5 potraw. Ale nie było potrawy, która była w jakiś sposób odbiegająca od tych naszych smaków. Najważniejsze, że kuchnia śląska dzisiaj króluje, a ona jest, można powiedzieć, jedną z lepszych, o ile nie najlepszą w Polsce. Kuchnia śląska to jest nasze dziedzictwo kulturowe, więc kuchnia, gwara i to, jacy my jesteśmy, bo Ślązacy są ludźmi z humorem, lubią se zjeść, potańczyć, pośpiewać i to dzisiaj tu jest, także jest dobra muzyka, orkiestra Dento dba o to, jest dobre jedzenie, atmosfera przecudowna, pogoda dopisała, także wszystko w superlatywach. Ja się bardzo cieszę, że jestem na 16. Festiwal Smaki Śląski, Śląskie Smaki, dlatego, że ja się urodziłem w ogóle we Francji, na północ Francji, region Nord-Pas-de-Calais, czyli taki region, który jest bardzo popularny, właśnie podobny, przepraszam, do Śląsk, czyli bardzo dużo było górników, bardzo dużo przemysł, kuchnia bardzo podobna, de facto bardzo dużo jeszcze Polacy tam do tej pory mieszkają, kilka pokoleń. Najbardziej charakterystyczna dla Śląska potrawa. Śląsk żurem stoi, więc także się zastanawiał, co tu w Zabrzu uważać. No sąsiadno, co, jak, co, ale w Zabrzu to żur. W kwestii kulinariów działo się naprawdę wiele. Stające w szranki w konkursie prześcigali się w pomysłach. Na przystawkę podajemy grzankę z krupniokiem, skarmelizowaną cebulką z jabłkiem, do tego ogórek małosolny, zupę podajemy żurek z fuchą i mostkiem. Jednym z zabrzeńskich akcentów był pokaz ludowych strojów śląskich przygotowanych przez młodzież z zespołu szkół nr 3. Dbamy o tradycję, mieliśmy taki pokaz właśnie związany ze strojami śląskimi, nowoczesność, współczesność i elementy Śląska, co było widać w tych współczesnych strojach. U nas w szkole chodzi o to, żeby każdy określił siebie, a nasze właśnie stroje właśnie są właśnie takie, że każdy przedstawia coś innego. No i na przykład właśnie ja mam sukienkę, którą ja zaprezentowałam, właśnie kolega też miał garnitur, który ja też zaprojektowałam. Dziewczyny tutaj mają uszyte właśnie też niektóre stylizacje przez naszego kolegę, no ale stylizacje śląskie to są właśnie z naszej szkoły. To wygląda to tak, że to my projektujemy, szyjemy i wszystko składamy w całość. Śląskie smaki w Zabrzu cieszyły się ogromną popularnością.
16. Festiwal Smaków, który odbywa się na Śląsku po raz pierwszy w Zabrzu. Cenimy sobie to bardzo. W roku, kiedy Zabrze obchodzi szczególną rocznicę nadania praw miejskich, to myślę, że wszystkie takie wydarzenia, które pokazują potencjał Zabrza, są bardzo ważne. Jestem bardzo szczęśliwa, że po pierwsze udało się tą imprezę ściągnąć do Zabrza, ale to, co mnie naprawdę cieszy, to ilość ludzi, którzy chcą w Zabrzu się bawić. Zabrzanie ciężko na co dzień pracują bardzo intensywnie, ale potrafią się doskonale bawić, co pokazują chociażby dzisiaj. To wydarzenie przyciąga ludzi, bo jednak gdzieś ta śląska kuchnia no, też wzbudza ciekawość, szczególnie, że jest różnorodna tak naprawdę. Już nie jest taka mięsna tak naprawdę, jak mamy gdzieś to w wyobrażeniu, no bo to są wyjątkowe smaki, wyjątkowe potrawy, często wyjątkowe desery, z którymi tak naprawdę one też są stricte regionalne, bo w różnej części województwa różnie przecież gotujemy. I właśnie tę różnorodność smaków doskonale było widać podczas festiwalu. Taka impreza jak dzisiaj jest bardzo potrzebna, bo ja mam takie wrażenie, dzisiaj ludzie nawet tu w Zabrzu, tu na Śląsku, zapominają o takiej tradycji, a smak to jest jeden z wyznaczników tradycji. Śląska kuchnia to jest niesamowicie ważny element naszej górnośląskiej tożsamości, naszego rozumienia tożsamości i kultury. Można by powiedzieć krótko, przez żołądek do serca, więc jesteśmy tutaj w sercu Górnego Śląska. Zabrze jest oczywistym miejscem, w którym taki festiwal może i powinien się odbywać. Przy okazji stulecia tego pięknego miasta z dużym, dużym dziedzictwem śląskich tradycji. Tak, oczywiście zwiedzamy kulinarnie, są podróże kulinarne. Często zabieramy ze sobą te najcenniejsze pamiątki, te wspomnienia kulinarne, dla których wracamy. Tutaj wracamy na Śląsk albo szukamy ich gdzieś indziej, gdzie jesteśmy, bo one nam przypominają o tych miejscach, o tych tradycjach, o powiązaniach. No myślę, że to jest najsmaczniejsze miejsce, najsmaczniejszy festiwal w kraju. Edukacja zawodowa w Zabrzu, doświadczenia i wyzwania. O wadze kształcenia zawodowego rozmawiano w Zabrzu podczas konferencji w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, placówce, która miała dwa powody do świętowania. 20 lat szkolnictwa zawodowego, 20 lat istnienia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 20 z małym naddatkiem, bo oczywiście pandemia nie pozwoliła nam powiedzieć głośno o tej radości. A z drugiej strony to kolejny etap rewitalizacji tej przestrzeni, którą od ponad dekady rewitalizujemy. To zakończenie termomodernizacji tego ważnego ośrodka. Ośrodka, który wpisuje się w kierunek rozwoju szkolnictwa zawodowego, jaki obrało miasto. Staramy się stworzyć takie warunki, żeby nasza młodzież znalazła się jak najlepiej na rynku pracy. A rynek pracy to nowe zawody. Dowodem na to jest dziś już wspomniany technik programista, wielkie zapotrzebowanie na tychże techników programistów. Z jednej strony fascynacja tym zawodem troszeczkę wymarzonym przez uczniów, trochę wymyślonym, narzuciła nam ten kierunek. Technik przemysłu mody to też taka część naszej aktywności, której w mieście jeszcze nie było. Odnawialne źródła energii, czy na przykład elektromechanik samochodowy, to również takie kierunki, które wcześniej w innym wymiarze się pojawiały, ale uczniowie mówią, my byśmy chcieli, aby ten zawód był też kształcony w tym mieście. No i wtedy organizujemy się i przy pomocy centrum, i przy pomocy wszystkich szkół i proponujemy nowe rozwiązania. Odpowiednio wyposażone pracownie i warsztaty z powodzeniem służą uczniom placówki, którzy mogą zdobywać ważne na ścieżce zawodowego rozwoju pierwsze doświadczenia. Jest to rzeczywiście pierwsza tego typu placówka w kraju, poza naszą siedzibą główną w Warszawie. No i rzeczywiście bardzo mocno oddziałujemy na gospodarkę, na przemysł w tym regionie dzięki temu właśnie, że mamy tutaj lokalizację. Takim pierwszym i namacalnym rezultatem tej współpracy jest to, że w krótkim czasie po nawiązaniu właśnie współpracy zatrudniliśmy absolwenta tutejszej szkoły do naszych służb serwisowych. Jest on dzisiaj znanym i cenionym w okolicy serwisantem, który właśnie pracuje dla nas i współpracuje dalej z tutejszym ośrodkiem.
W działaniu liczy się współpraca i taka też istnieje między zabrzeńskimi placówkami kształcącymi zawodowo. Współpraca szkół, wspólne działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego, a tak naprawdę po to, aby młody człowiek, który kończy szkołę, technikum lub szkołę branżową pierwszego stopnia, mógł się znaleźć na rynku pracy, to właśnie jest najcenniejsze, co mogliśmy dzisiaj zobaczyć w sumie wszystkich działań. Trudno podsumować w kilku słowach 20 lat istnienia centrum, które na mapie szkolnictwa zawodowego zajmuje ważne miejsce. Udało się przez te 20 lat osiągnąć bardzo dużo, świetne wyposażenie. Mamy możliwości kształcić w wielu zawodach i liczę na to po prostu tutaj zwyczajnie w świecie, że ta, nie jest tajemnicą, że moja misja troszeczkę dobiega już końca, że ten trend będzie kontynuowany, bo przede wszystkim jest bardzo dobra współpraca z miastem. Jesteśmy inspirowani i działamy na rzecz Zabrze i jego mieszkańców w najzwyczajniejszym świecie. Panie dyrektorze, to już na sam koniec, no bo dzisiaj z jednej strony piękna uroczystość, jubileusz, ale z drugiej strony trochę przykry moment, smutny. Żegna się pan z placówką. Odchodzi pan z taką myślą, że dobrze spełnił pan swoją misję? No dokładnie, ja jestem rad, że w takim momencie żegnam tę placówkę. Znaczy na pewno nie żegnam jej na zawsze, bo na pewno będę służył kolegom, jeżeli będą tego chcieli, oczywiście radną pomocą. Nie odcinam się zupełnie, natomiast czy to jest tylko nasze święto? Nie, ja sądzę, że to jest święto całej zabrzeńskiej oświaty zawodowej. Przecież każda z tych szkół, które kształcą w zawodach, aktywnie uczestniczy w projektach unijnych, pozyskuje wyposażenie, tworzy swoją bazę. To wszystko dla mieszkańców Zabrza. Długi czerwcowy weekend obfitował w wiele imprez plenerowych. Jedną z nich był Zabrzeński Festiwal Orkiestr imienia Edwarda Czernego, który w tym roku odbył się już po raz 17. Myślę, że siłą naszego miasta i jego mieszkańców jest tradycja. I ta tradycja związana z orkiestrami górniczymi jest to wydarzenie bardzo cenne. Natomiast nasza orkiestra cieszy nas za każdym razem. I myślę, że jest tym wyrazem związku z korzeniami naszymi, a jednocześnie też wyrazem szacunku dla ciężkiej pracy górnika. Minęło 17 lat, no i ciągle orkiestry grają i to mi się podoba. I o to właśnie chodzi, te wszystkie festiwale, przeglądy są po to, żeby dalej trzymać formę w orkiestrach, żeby orkiestry ćwiczyły. 100 lat dobra. To jest dla mnie osobiście ważne, że dożyłem tego czasu, że mogę razem z Zabrzanami obchodzić stuletnie Zabrze. W tegorocznym festiwalu udział wzięły orkiestry Sośnica, Halęba, Bytom, Piekary, Pokój oraz orkiestry Bolesław Śmiały i Bielszowice. Są te orkiestry wpisane w nasz region śląski, także każda kopalnia posiadała swoją orkiestrę i takie festiwale jednak są potrzebne. To jest między orkiestrami wymiana kulturalna, także posłuchają jak inne orkiestry. Orkiestra ma posłuchać okazję innych orkiestr, jak inni grają i tak dalej. Także to mobilizuje i wprowadza dobry nastrój i chęć do dalszej pracy. Festiwal doskonale wpisał się w obchody setnej rocznicy nadania Zabrzu praw miejskich, a jego gościem honorowym była córka Edwarda Czernego, Emanuela Czerny. Mamy rzeczywiście jubileusz miasta Zabrza, stulecie. Proszę Państwa, Edward Czerny, jak wiadomo, urodził się w Zabrzu 5 lat wcześniej, a jego przodkowie, także i rodzice, przybyli do Zabrza pod koniec XIX wieku. Przeżył tutaj praktycznie całą swoją młodość, aż do wojny, a w wojnę także tutaj przebywał. Po wojnie założył tutaj Filharmonię Zabrzańską i przyjeżdżał do Zabrza przez całe życie, dyrygując Orkiestrą Filharmonii Zabrzańskiej. Zawsze o Zabrzu pamiętał. Wszystkiego dobrego życzę z okazji jubileuszu miasta Zabrza wszystkim Zabrzanom z całego serca. Kłaniam się Państwu. Emanuela Czerny. W Zabrzu sadzimy wiele drzew i staramy się nadawać im szczególny charakter. Dziś sadzimy drzewo,
które ma upamiętnić przywrócenie ziem śląskich do Polski, ma przede wszystkim upamiętnić tych, którzy walczyli o to, by śląska ziemia była nie tylko wolna, ale była w granicach państwa polskiego. Wiemy doskonale, że wielu naszych przodków walczyło, wielu oddało swoje życie, żebyśmy mogli na śląskiej ziemi, tu w Polsce, realizować nie tylko swoje zadania, ale też swoje marzenia. To ważny moment, ważne, byśmy pamiętali o tych, którzy życie swoje oddali, byśmy dziś mogli żyć w wolnej ojczyźnie. Z okazji setnej rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski jest to bardzo ważna data, i wiele od tego czasu się zmieniło. Chcąc uczcić to wydarzenie, postanowiliśmy tutaj zasadzić tego dęba, który jesienią pięknie się przebarwia na kolor czerwony. Myślę, że wszyscy mieszkańcy, którzy będą tutaj przychodzić, będą go podziwiać i będą wspominać tamte czasy, kiedy tak ciężko było się dołączyć do Polski. Nosi nazwę Świtania. Nazwa się wzięła stąd, że podczas naszej drogi do dojrzałości, do spełniania marzeń przechodzimy kilka takich dróg, zmian i w każdej następuje nasze świtanie, czyli nowy okres w życiu, nowa droga, którą zdecydowaliśmy się pójść, nowe decyzje. Także świtanie to nie tylko ta pora, kiedy promienie słońca budzą nas o świcie, ale także to, co się dzieje w naszym wnętrzu. To było coś przespaniałego, jeżeli chodzi o doświadczenie, bo było to zdarzenie, które już dłuższy czas gdzieś tam w mojej głowie kiełkowało, żeby taki teatr tańca przedstawić jeszcze w towarzystwie aktorek z pracowni teatralnej, które wzbogacą cały spektakl. Także była to zarówno i przyjemność z możliwości tworzenia i otrzymania takiego daru, że jednak ktoś nas wspomógł, bo realizujemy to w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czuję, jak wkładają mi na głowę koronę. Jest ciężka, bardzo ciężka, ale ja... To jest jakby zbiór dziewczyn tańczących w grupie tańca współczesnego Noema i dziewczyny, które chodzą na zajęcia pracowni teatralnej w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 pod kierownictwem pani Katarzyny Boroń. Są to dziewczyny, które już kilka lat tańczą i uczestniczą także na zajęcia teatralne. Wkraczamy w kolejny etap rozwoju. Od kilku lat pracujemy już nad nowymi miejscami pracy, nad nowym kierunkiem rozwoju. Tworzymy środowisko startupowe w Zabrzu. Dzisiaj z inicjatywy pani prezydent mamy Demo Day, czyli to taki dzień, w którym inwestorzy, ludzie, którzy mają kapitał, spotykają się z tymi, którzy mają dobre pomysły. Dzisiaj młodzi ludzie, młodzi inwestorzy będą mogli te pomysły zaprezentować i ubiegać się o pozyskanie kapitału. To jest bardzo ważny dzień, to jest kolejny etap rozwoju. Wcześniej przez kilka lat prowadziliśmy tak zwane meetupy, gdzie mogli się również prezentować, ale jeszcze nie było spotkań z inwestorami. Dzisiaj jesteśmy w kolejnym etapie rozwoju. Myślę, że to jest pierwsze spotkanie, na pewno nie ostatnie. Dzisiaj będziemy mieli startupy oczywiście związane z rynkiem zdrowia. Będą to startupy zarówno hardware'owe, jak i software'owe, tak mówiąc językiem branżowym, a tak przekładając na prostszy język, to są startupy zarówno takie, które coś wytwarzają fizycznego w obszarze szeroko rozumianego rynku zdrowia, jak i różnego rodzaju aplikacje, rozwiązania online, które służą chociażby pacjentom korzystającym z usług telemedycznych. To, co jest ważne, to to, że te startupy, które tutaj są pod opieką właśnie
właśnie naszego hubu zabrzańskiego. Są to startupy, które są z różnych miejsc w Polsce. Te osoby, które w tych startupach uczestniczą, są również z różnych miejsc w Polsce. Ważne jest to, że są osoby związane z Zabrze, bo na przykład kończyły jakąś uczelnię zabrzańską, albo inaczej mówiąc uczelnię, która w Zabrzu prowadzi zajęcia. Są również osoby ze środowiska medycznego, które Zabrze bardzo dobrze znają i to nas bardzo cieszy, że te projekty właśnie są i takie organicznie zabrzańskie, i takie przychodzące do nas z zewnątrz, które widzą tutaj potencjał współpracy właśnie w naszym mieście, właśnie w ramach tej społeczności, w ramach tego hubu, który tworzymy. My tak naprawdę w trybie ciągłym szukamy projektów, w które moglibyśmy zainwestować. Branża MedTech to jest branża, dla której mamy tak naprawdę dedykowany jeden fundusz. No więc po prostu szukamy tutaj jakichś ciekawych, perspektywicznych projektów, w które moglibyśmy potencjalnie zainwestować. To są, powiedziałabym, wręcz niezwykłe spotkania, dlatego że jest tutaj okazja do tego, żeby na jednej sali spotkali się inwestorzy i startupy, bo zazwyczaj w środowisku startupowym częściej spotykamy się z takimi, powiedzmy, prelekcjami, czyli przychodzą startuperzy, opowiadają o swoim projekcie po to, żeby inni startuperzy się tym zainteresowali i czegoś nowego się dowiedzieli. A tutaj jest realna szansa na to, żeby pozyskać inwestora albo po prostu poszerzyć się znajomości w środowisku inwestorskim.